Dzień dobry Państwu. Dokładnie 120 lat temu André-Jacques Garnerin po raz pierwszy skoczył na spadochronie. W tym roku obchodzimy 120. rocznicę tego wydarzenia i w tę rocznicę europejscy sceptycy postanowili również w pewien metaforyczny sposób wyskoczyć ze swoich dotychczasowych przyzwyczajeń i zaprosić na 17. Europejski Kongres Sceptyków ludzi, którzy myślą inaczej niż oni. A więc w odróżnieniu do dotychczasowych kongresów, gdzie sceptycy spotykali się ze sceptykami, w tej chwili przygotowaliśmy kolejny kongres tak, aby ci, którzy myślą sceptycznie, mogli skonfrontować się z ludźmi, którzy myślą inaczej. Podczas kongresu będziemy poruszać bardzo dużo kontrowersyjnych tematów. Zaczniemy od problemu połączenia nauki z religią. Będziemy zastanawiać się nad egzorcyzmami. Będziemy mówić o tym, w jaki sposób nauka, pseudonauka przenika do mediów. Dlaczego to się dzieje, w jaki sposób media są odpowiedzialne. Będziemy mówić o bardzo kontrowersyjnym temacie, jakim jest GMO, o nadużyciach w psychologii, o tej psychologii sceptycznej, ale również o badaniu zjawisk paranormalnych. I tak jak powiedziałem wcześniej, wśród gości będą nie tylko sceptycy, nie tylko naukowcy, ale też osoby z drugiej strony barykady. Będzie czeski astronom Jiří Grygar, który jest wierzącym, praktykującym katolikiem, który będzie dyskutował o możliwości połączenia nauki z religią. Będzie przedstawiciel magazynu Egzorcysta, który będzie pokazywał egzorcyzmy od tej strony właśnie ludzi wierzących i będzie emisja filmu Walka z szatanem Konrada Szołajskiego, który pokazuje, ten dokument pokazuje te egzorcyzmy w taki sposób nieco bardziej obiektywny. Ci wszyscy ludzie będą mieli szansę dyskutować ze sobą. Będziemy mieli zwolennika GMO, który kiedyś był walczącym przeciwnikiem GMO, a który na podstawie własnych analiz doszedł do innego przekonania. Mnóstwo gości, trudno właściwie zdecydować, o którym należy powiedzieć, o których z tych gości należy powiedzieć jako pierwszym, bo wiele, bardzo wiele różnych gwiazd. Przypomnę, tak jak mówiłem już kiedyś, James Randi, legendarna postać wśród sceptyków, legendarna postać wśród iluzjonistów. Tak jak zapowiedział, będzie to jego ostatnia podróż do Europy, bo James Randi będzie miał skończone 89 lat, kiedy przyjedzie do Wrocławia i będzie to jeden z dwóch wykładów, ostatnich wykładów Randiego w Europie. Program bardzo bogaty, program głównego kongresu w języku angielskim, ale oprócz tego programu warsztaty krytycznego myślenia, warsztaty naukowe dla dzieci i młodzieży. Oprócz tego wykłady w języku polskim dla publiczności poruszające kontrowersyjne tematy, takie jak szczepionki, takie jak GMO właśnie, takie jak autyzm i sposoby, w jaki próbuje się go leczyć. I oprócz tego wszystkiego wystawa Centrum Nauki Kopernik, Umysł Przyłapany, wystawa, która pokazuje pewne prawidłowości psychologiczne spostrzegania, to w jaki sposób nasz umysł bywa oszukiwany. Cała impreza odbywa się w tygodniu, w którym będzie również Dolnośląski Festiwal Nauki, więc jeżeli ktoś nie znajdzie czegoś w naszym
programie naszego kongresu. Prawdopodobnie znajdzie to właśnie w programie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. To czyni z Wrocławia w tym tygodniu taką stolicę nauki, no można powiedzieć, europejską. Więc bardzo gorąco zapraszamy na nasze strony internetowe. Zapraszamy do zapisywania się do tych programów. Liczba miejsc jest ograniczona, więc już warto zarezerwować sobie miejsce i no, nie przegapić tego niezwykłego wydarzenia, jakim będzie 17. Europejski Kongres Sceptyków w dniach 22-24 września 2017 roku.